Specjalnie dla trenera, dawnych wspomnień, czar. Tak, ale mi krytykujesz, stary, wspominasz, że Bońka trener nie tam. Nie, trener po pierwsze Bońka nie wystawia, po drugie ciągle mieszał składem. O właśnie. No jak kochany, można było w sześciu meczach ale co sześć ty możesz o tym powiedzieć? I mówię, ćwiczysz tam historię, że czytasz. Kazimierz Górski sukces odniósł jedną drużyną. Antoni Piechniczek, jak już znalazł skład, no to też grał tym samym składem, a trener mieszał. Alchemia futbolu była. Ja wam coś powiem. Przyznaję, znaczy ładna ta opinia jest, ale ta opinia jest nieprawdziwa i nie będę z nią dyskutował z ludźmi, którzy tylko z książek to czytają albo z gazet. Także przyjmuję, ale mam swoje zdanie, choć się z nim nie zgadzam, tak Kaczek kiedyś mówił. Mam swoje zdanie, choć się z nim nie zgadzam. No więc proszę Państwa, po minucie programu Gmoch Roko 1-0, zobaczymy jak to będzie na samym końcu. Trener, który przyjeżdża, jakiś zawodnik, który grał za granicą, przyjeżdża do nas na nasze podwórko i dostaje szansę jako trener, czasami się zderza z sytuacjami, ja już nie mówię o organizacji czy planowaniu transferu, zderza się z sytuacjami na treningu, gdzie dla ciebie jest normalne, że ty umiesz napisać artykuł i dla mnie normalne jest, że piłkarz profesjonalny powinien umieć kopnąć lewą i prawą nogą na 50 metrów w punkt. A ty się zderzasz z taką sytuacją, że on jest prawonożny i często prawą mu to nie wychodzi, więc mówię to poważnie i z ręką na sercu. To się robi ogromny problem, bo jakich zadań taktycznych byś nie dał, Romek? Jakbyś drużyny nie przygotował, to jest jedno podstawowe zadanie, co zawsze mówię Zbyszek Boniek. W piłce się jedno nie zmieniło. Musisz umieć przyjąć i umieć podać. No bo to jest ABC piłki, tak? Santos z Grecją. Nadaje mi dokończyć, to nie skomentowałem jeszcze. No dobra, Santos, z Grecją. Santos. Tak. Santos z Grecją. Santos. Quaresma. Wyszedł z grupy na Euro w Polsce, był w ćwierćfinale Euro i wyszedł z grupy na Mundialu. Ale to co jest sukces? No a nie? Numer jeden się no to... wiecie, o czym ty mówisz? Kochany, kto pamięta drugiego? Tylko biedne kraje pamiętają, że szóste miejsce. Nie, no przed chwilą pan Adama na bokę chwalił za ćwierćfinał, a teraz pan mówi, że to się nie liczy. Chwileczkę, ja powiedziałem, że wyjście z grupy, wyjście z grupy ja się poddaję, jest sukcesem. Tak samo jak będzie wyjście z grupy. Ale ćwierćfinał był. Santos wyszedł dwa razy z grupy, raz na Mundialu, raz na Euro. Ale zaraz. Z Grecją. Przerzucacie tutaj jabłkami i tematy. Zostawmy ten jeden temat. Ronaldo jest wspaniałym piłkarzem i są trenerzy, którzy muszą uznać, że wokół niego trzeba budować drużynę. Musiałem wiele nauczyć się, żeby zrozumieć zawód trenera i wiele błędów popełniłem, ale w końcu się nauczyłem. Fakt, że już właściwie najmądrzejszy jestem już po czasie. Ale chcę powiedzieć, że jednak cały czas trzeba się uczyć, dostosowywać do drużyny, do zespołu. Ogólnie trenerze, no to tu chodzi uczę o... Uczę się tego języka. Nie, ale ogólnie otwarty trenerze, jedna rzecz jest. Tak, wiadomo, dzisiaj się piłka rozwinęła, jest dużo badań. Nie wiem, byłem piłkarzem, brawo, byłem trenerem, dzisiaj jestem menadżerem, powiem mnóstwo. Wszystko się rozwinęło, ale wie trener, co się na koniec liczy? No w meczu, nie, w meczu w 70 minucie, jak pan jest zmęczony i zrobi dwie przebieżki po 60 metrów i pan jest akurat w ataku, czy mówimy w tym wysokim pressingu, pan idzie, oni wychodzą z kontrą i wtedy ma pan ten, to nie wiem, 180, 190, 200 podprobogowe i wtedy nikt nie będzie czekał, żeby, ja zawsze mówię, a niech mi to da skończyć, nikt nie będzie czekał, żeby tętno spadło do 120 najczęściej, tak jak się robi w tych interwałach biegowych, tylko wtedy, bo to trener powiedział, ma się serce i wątrobę i się z tej wątroby da i się wróci, na tym można powiedzieć praktycznie bez tlenu, albo po prostu nie, dzisiaj nam się ten próg bólu... Tak, żeby wszyscy nas rozumieli, próg bólu, bo zaczynasz mówić zawodowo. I ja to cenię. Jak mam mówić? No, zawodowy no, program, to i zawodowo mówię. No. Nie, ale mówimy do ludzi, którzy... I masz rację, tylko... Ale ja poparłem Tomka. To jest Tomek, co powiedział, to jest po prostu rozminąłem. Nie, tutaj nie było trener tego przetłumaczył z języka piłki. Nie. On właśnie mówił, zacząć mówić językiem naszym trenerskim. A ja spróbowałem to jakoś... Rozwinąć, żeby wszyscy zrozumieli. No. Znaczy tak, żebym ja też zrozumiał. No to dobrze. Ale pamiętacie, ja wcale nie mogę zapomnieć, wspominałem o tym 2-2 i z Francją, jak wygrali 2-0. I ten kontratak, co zrobili, ta pierwsza bramka z odebraniem piłki w strefie obrony, długa piłka krosowa, zamknięcie, no coś fenomenalnego. 2-0? Chyba 2-0. 2002? Tak. 1-0. 1-0 było? Papa Buba Diop.
przepraszam. Dołożyłem jedną bramkę. Wybaczcie. Słuchaj, tak było ładna, że trener ją policzył za dwie. Kochani, ale nie, no, dlatego, że nie mogę włączyć. Po takiej akcji można zawalić. Właściwej aplikacji, żeby sprawdzić. Tyle głosów z polskiej piłki, przynajmniej na dziś, a program zakończy wizją swoich dzisiaj obejrzanych bardzo skrupulatnie i alchemicznie meczów derbowych w Anglii. Jacek Gmoch, najpierw w starcie Everton-Liverpool, później derby Manchesteru, czyli żona ma wolne. No nie, to ja idę do kociapy, jak to się mówi. Do kanciapy. Tak, i oglądam. Kuciapy, kanciapa. Kanciapa, tak, do kanciapy idę i oglądam. Także popołudnie całe mam zajęte, proszę nie dzwonić. Jak jedziesz na Mistrzostwa Świata, to jedziesz po co? Wyjść z grupy. Nie, jak jadę do Mistrzostwa Świata, to po to, żeby być mistrzem świata. Zagrać w turnieju, nie wiem, Davis Cup tenisa. Człowiek Engela. Ale to nie chodzi... Jak grasz o rozgrywkach Pucharu Niemiec, to po co? Ale nie, ty tak gadasz. No to dobra, jutro jest mecz, razem gramy w jednej drużynie, jutro gramy w Pucharze. Chciałbym wyjść z grupy na nie. Nie, gramy w ćwierćfinał Pucharu Niemiec. No gramy po to, żeby wyjść z grupy, czy przejść dalej, czy gramy po to, żeby zdobyć Puchar Niemiec. Jaka to jest presja? No to zapraszamy serdecznie trenera Jacka Gmocha dzisiaj nie do kuciapy, tylko do kanciapy na całe popołudnie. Mam nadzieję, że trener rzadko grał na remis, tylko o zwycięstwo trzeba grać. Jacek Gmoch, bardzo dziękuję bardzo serdecznie. Państwu i panom. Dziękuję. Alchemik futbolu, naczelny naszej Rzeczpospolitej. Tomasz Hajto, był reprezentant Polski. Dziękuję bardzo. Ty do kuciapy czy do kanciapy? Ja na pewno na jakiś trening, trzebaś pobiegać. O proszę. Wypocić Wigilię w PZP nożką. Roman, dziękuję. Kołtoń w młodzieżowym designie. Mam nadzieję, że za tydzień już pod krawaty. Nie, jeszcze mam parę koszulek. Masz jeszcze? Tak. Aha, dobrze. Żegnamy Państwa. Dobrej niedzieli życzymy. Kafe Futbol w każdą niedzielę o 11:00.